Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew Beta Wild Run. Moi drodzy, w tym odcinku pokażę wam tuning monsterowy, czyli tak, spodziewacie się, że to będzie Ford SVT Raptor, którego tutaj widzicie, ale mam dla was niespodziankę, bo no co to za sztuka przerobić Forda SVT Raptora na wersję Monstera. Weźmy sobie Nissana 370Z, którego można zrobić oczywiście na Monstera. Jestem niesamowicie ciekawy, jak to piękne autko będzie wyglądało jako Monster. Więc chodźmy sobie do tunera monsterowego, który to tutaj jest. Tu jest drag, a tutaj jest tuner monsterów. O Boże, ja nie wiem, czuję, że doznam szoku, bo wiem, na co stać twórców The Crew. I wiem, że niektóre modyfikacje są naprawdę przesadzone, ale ani razu nie widziałem jeszcze stuningowanego na Monstera Nissana 370Z. Więc trzymajcie się ostro. Wydaję ostatnią gotówkę chyba. Lel, po prostu spróbujmy, zobaczymy, co się stanie. Fuck. Monster Nissan 370Z. Myślałem, że gra mi wybuchnie czy coś. Nie pozwoli mi zobaczyć Monstera. Ojej. Ej, naprawdę jest to możliwe. Ja dziękuję. Zrobić Monstera z 370. Jezus, tu można jeszcze jakieś modyfikacje wklejać. No, nie wytrzymam. Naklejki, wnętrze. Szkoda, że jest noc. Ale dobra, coś tam będziemy widzieć. Jej. Nie kosztuje to aż tak dużo, więc możemy sobie na te zmiany pozwolić, tak myślę. Mało tu widać, cholera, jest ta pieprzona noc. W becie niestety bardzo mało widać. Myk, weźmy sobie to. Tylny. A nie ma jakiegoś hardkoru, więc nie będę zmieniał. Osłony. Nic nie widać, totalnie nic. Lusterka. Okej. Okay. Dziwne, to jest naprawdę dziwnie się czuję, tuningując w ten sposób Nissana 370Z, bez kitu. Zresztą, na dworze wygląda zupełnie jak wersja offroadowa albo rajdowa. Po prostu są tutaj dodane te koła, jest dodane to takie podwozie masakryczne. I no właśnie, czy możemy tym samochodem jeździć po jeździe dowolnej? Bo to mnie jakby najbardziej interesowało. I rzeczywiście można. No to jest niesamowite. Skręcają się tutaj obydwie osie. Ja dziękuję. Brakuje mi teraz jakby, nie wiem, pomysłów, co możemy z tym autem zrobić, ale przyspiesza zajebiście. Zobaczymy, jak sobie poradzi na takiej przeszkodzie. Nie fajnie. A zobaczmy sobie pojazdy. Wow, działa tutaj nitro. Zobaczmy sobie, jak przez trafiki będzie jeździć ten pojazd. No, na pewno powinno się przejeżdżać. No kurde, takie wielkie koła. Tu mamy jakieś dwa SUV-y. Skumajmy. Ciężko! Ej, słuchajcie, on nie da rady wjechać w ogóle na te SUV-y. No dobra, SUV-y. Okej, są wysokie, więc może nie. Może nie powinniśmy tutaj wjechać na takiego SUV-a. Ale poszukajmy czegoś... O kurde, Kawasaki pojechało. Ale poszukajmy czegoś może niższego. O proszę, tu mamy coś. No dobra, zwracam honor. Da się, autentycznie. Ale ja jestem ciekawy, jak ten samochód będzie się spisywał na totalnym offroadzie. A czy to jest jeszcze samochód? Chodźmy tutaj. Nie tak. Szybka podróż. Kurde, jak to wygląda. Nic nie widać, totalnie nic. Włączone są wszystkie światła, a widzimy tylko tyle. Czekam na dzień w takim razie. Nie no, pojeździmy trochę. Skoczymy gdzieś. Tutaj powinno być jakieś urwisko w tym miejscu.
Ustaw znacznik. Z jakiejś wielkiej góry mam ochotę zjechać. Nie da się tu znacznika ustawić, ale chyba będę musiał jechać po prostu w prawo. Jeju, ciemno jak w dupie, naprawdę. Co jest ciekawe, wyskakując na przykład tym monsterem, można nim sterować w powietrzu. Ale słuchajcie, jazda po bezdrożach dla tego auta nie stanowi żadnego problemu. Ja czuję, że on te wszystkie, nie wiem, WRTF-y pokonuje bez w ogóle zająknięcia. To jest taki Hot Wheels na offroady. Jej, co się dzieje? Ja naprawdę nie widzę, jak mam jechać. No monster, tak? Powinien sobie tu poradzić jakoś. A nie, no coś się dzieje, coś się dzieje. Zdecydowanie chyba wersja rajdowa poradziłaby sobie z tą górką lepiej niż pan Monster. Ale Monster jest stworzony do tego, żeby przejeżdżać przez pojazdy, przez które przejeżdżał tak sobie, a przynajmniej przez SUV-a. No SUV był tak duży jak koło, więc może rzeczywiście ciężko było temu autkowi przejechać przez niego. Ale już z mniejszym samochodem sobie jakoś tam poradził. Dobra, wezmę jednak tą kamerę z maski. Chociaż nie będziemy widzieć tego samochodu. No to jest lipa, troszeczkę ta kamera nie fajnie działa. No nie, nic nie widzimy. O, może tak będzie lepiej. O, okej. Okay. Przy okazji zobaczymy VMAX-a. O ile nie trafię w jakieś drzewo. 220 km na godzinę. No nie, no ten samochód powinien jechać tutaj szybciej ze względu na masę jaką posiada. Chociaż nie sprawdziłem, jaki był ciężki. Nie spojrzałem na to. Naprawdę mnie to nie interesuje. Nie interesowało. Teraz mnie to interesuje. Możemy to sprawdzić chyba gdzieś tutaj w karcie. Monstery. Mamy tak. 2084 kg, 973 konie mechaniczne. Masakra. Dobra, robi się powoli dzień, więc teraz tak naprawdę będziemy widzieć, co ten monster potrafi. No i tak, jeśli chodzi o pokonywanie jakichś bardzo stromych gór, no to jest lipa. Widzieliśmy, że po prostu się zakopuje i kappa, no nie? Ale możemy, o właśnie, teraz była taka większa hopka i zobaczmy sobie jak tutaj, może tu się uda hopnąć ładnie. Ale jest sterowny nawet przy większych prędkościach. O, można sobie robić takiego backflipa. I robiłem to po prostu gałką, która odpowiada też za skręcanie samochodu, prawda? Więc serio, oderwał mi się chyba z tyłu zderzak. Tu jest księżyc. Przed chwilą był dzień. Teraz znowu robi się noc, dziwne to jest trochę. W zasadzie powinienem, jak się przeniosę gdzieś tutaj na wschód, to powinno być już jaśniej w tym miejscu. No bo wschód, prawda? Szybka podróż, ok. A jest jaśniej. Czy nie jest jaśniej? Może trochę jaśniej. No dobra, jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Tu jest chyba kopalnia i myślę, że to będzie fajny playground dla nas. Dojedźmy sobie tutaj. Zobaczymy, co da radę zrobić ten monster. Na, myślę, że takim dość hardkorowym terenie. A ciekawe, czy da się nim rozwalić jakieś drzewo. Jedno rozwaliliśmy, ale grubszych się rozwalić już nie da. Jeju. Dobra, weźmy sobie kamerę przystosowaną do monsterów. Monster, ja ciągle nie mogę uwierzyć, Monster 370Z, no dziękuję bardzo twórcy The Crew. Nie to, że popsuli mi grę czy coś, ale spełnili jakby, nie wiem, moją jakąś gejowską fantazję, bez kitu. Nie jestem gejem, ale kurde. To jest naprawdę hardkorowe zboczenie, no. Tak tego nie powinno być w tej grze, tak myślę. No ale z drugiej strony, ktoś będzie chciał 370 stringowaną na Monstera. I co zrobią twórcy? No zrobią po prostu tego Monstera i tyle. Wow, ale trik! Woo! Tutaj był jakiś bug, że jak się skoczyło dziwnie na te koła, samochód tak wystrzeliwał w kosmos. O, to może być dobry wóz do zbierania. Bo słuchajcie, on sobie z tymi wertepami radzi naprawdę dobrze. I chyba najlepiej ze wszystkich tunelów. Bardzo zwrotny jest ze względu na to, że ma dwie osie skrętne. Także radzi sobie.
O! Nie sięgnąłem. Dawaj, 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 monster, jedź! Ach, uwielbiam te kopalnie. Tutaj wszystko się obraca. Te wielkie maszyny i tak dalej. Wow. Zupełnie jak wychatowy, co? Tutaj jakiś gracz co wyjechał? Świetnie. Znaczy nie wiem czy świetnie, co mi on obchodzi. O, tu jest skocznia! Woo! O, i na tej skoczni sobie jeszcze poskaczemy. Zdobyłem jakieś ulepszenie? A gdzie tam? Powinienem złoto zdobyć, żeby dostać jakieś ulepszenie. Ale tutaj są właśnie skocznie. I siu! Jeju. Monster. Bez kitu. No dobra, uwaga. Woo! I co powiecie na to? Czy wam się to podoba? Przypominam, że to nie jest symulacja. To jest gra arcade'owa, gdzie mamy się świetnie bawić. I na przykład możemy zrobić z 370 monstera. Nie, to chyba tylko dla fanów, takiego wiecie. Żeby, nie wiem, żeby nie modować tej gry. No twórcy powiedzieli, ej, po co oni mają modować tą grę? Zróbmy mody za nich i dajmy coś takiego. No dobra, ale chodźmy teraz na te tutaj, nazwijmy to, mistrzostwa i zobaczmy jak wyglądają zawody monsterów. Nie? Może uda się zdobyć to... What the fuck, co to było? Moja 370! Yeah! Dobra, arena monster carów. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Boję się, naprawdę się boję. Co to będzie zaraz? No dobra. I... Aha, aha, to jest to, co widzieliśmy już. Musimy zbierać te wszystkie kółeczka. Nie wierzę, naprawdę, nie wierzę to co widzę. Ojej, ojej. Okej. Okay. Spoko. Okej. Okay. To jedziemy. Jeju. Ja się boję, co będzie jak sunigujemy tego masynkara. Tego monstera na maksa. Ojej. On ma 900. Nie, ma 684 punkty dopiero. Więc hello. Jak zrobimy. Ojej, ciężko trafić w niektóre te punkcioki. Woo! Ekstra! Salto w tył, gicior! Nie, no daje to dużo panu, powiem wam, naprawdę. Muszę się oderwać od tych wszystkich takich wyścigów. To jest dziwne teraz, co się dzieje. Muszę się oderwać od tych wyścigów i porobić naprawdę coś innego. Ciekawego i naprawdę zabawnego. O, chyba będę musiał to powtórzyć, żeby zdobyć więcej punktów. Wow! O nie, podwójny backflip nie wyjdzie! Ale wyszedł pojedynczy. Dobra, tutaj widziałem, że na tym takim intrze... What? Czemu mi tego nie zabrało? Był taki fajny wjazd gdzieś. A, tylko nie wiem gdzie. O, o, chyba tutaj gdzieś będzie. Okej. Okay. Dobra, muszę tu uważać, żeby nie spaść. Jedziemy tutaj, zobaczyć. Fajnie nawet chodzi to zawieszenie. O. Tam jest fajna nagroda. Jadę tam. Czy doskoczę, czy nie? Woo! Pięknie! Ekstra! No to w dół. Super. I tam jest jakieś 500, jakieś 1000 chyba. O, o, nie trafiłem. Aha, dobra, to w powietrzu, spoko. Tu mamy tysiaka. Wow! Tu po setce to raczej mnie interesuje. Została minuta. Myk, setka, tu mamy 500. Okej. Okay. Nie, no nawet spoko, spoko, powiem wam, że fajna zabawa, naprawdę. I hops! Oj, tu lepiej backflipa nie robić. Tu mamy tysiaka, warto się po niego rozpędzić, ale tutaj też coś mamy, 2500. O, o. Dobra, tu znowu tysiak. Tam 500 w powietrzu. Nie wiadomo co brać do cholery. Trzeba sobie, o, nie wiem, jakąś strategię tutaj zrobić. Jeju, na dwóch kołach. Widzieliście to? Dawaj tą 500 tutaj. Aaa, nie trafiłem. Dobra, olać ją. Jedziemy tu. Woo!
To dziwne. Taki skatepark dla monster carów. Ekstra. I 21455. Nawet chyba nieźle. Czy dostanę więcej kasy? W ogóle jaki zderzak. Zdobyłem sobie poziom 43, nieźle. I zdobyłem dodatkowo jakąś część, premia do przyspieszenia. Skrzynia biegów. I plus ile? Plus 2. Really? To nie jest dobry wynik. 2299 baksów. Więc w zasadzie co? Moglibyśmy to powtórzyć, ale chyba nie dostanie się tu zbyt dużo więcej. Złoto zdobyłem, za platynę też coś tam. O, fuck. A czy tam. To jest dziwne. Są tu jacyś inni gracze, jest tu w ogóle sporo hałasu. Na tych wyskoczniach można sobie skarać. Zobaczmy. Tak, jest 370, a ja jestem w 370. Troszeczkę innej niż wszystkie. Hejka, hejka. Oh yeah. Czy da się przejechać innego gracza? Spróbujmy. Ucieka przede mną. Nie da się najechać na niego, czy się da? No kurde, nie da się. Kurde. Uciekam i oto gnojek. Tu mamy skocznię. Woo! Hell yeah. Gonimy go, zobaczymy kto będzie pierwszy do drogi. Nie no, on będzie chyba pierwszy, no bo jest szybszy po prostu. Ja mam tylko 200, ile tam, 20 km na godzinę max. Ale i tak, no dobra, już mnie 100. Niezła zabawa z tym monsterem. Naprawdę. I wygląda to fajnie, zawieszenie chodzi super. Może uda mi się to wam pokazać, albo i nie uda. Ale zobaczcie jak te osie się tutaj skręcają. To tutaj się wszystko ładnie rusza, no nie? Te tłoczki chyba. Widzę, że stabilizatory. To wszystko tutaj ładnie chodzi. No i zawieszenie jak samochód rusza, czy nie wiem, jak jeździ po jakichś wertepach. To wszystko tutaj działa, więc zdecydowanie na plus. Wow, tam pojechał jakiś motocykl szybko, pewnie Kawasaki. No już tam wracam. Yeah. Będzie skocznia? Będzie! Ło! Nie w tą stronę. Cholera. Damy radę w ogóle nad tym wszystkim przeskoczyć? Powinno się udać, tylko trzeba się nieźle rozpędzić. Zaraz zobaczymy. I uwaga, ręczny! Dobra. I teraz musimy skoczyć z tej skoczni i może uda się przeskoczyć nad tym znaczkiem. Ej, spadła! Kurde, tam jakiś typek driftował, a ja! Woo! Ej, chyba jeszcze jestem za słaby w gaciach, żeby zrobić tu ładny skok. Tutaj przyjechał jakiś inny gracz. Może uda się go przejechać. Hejka! Pewnie też się dziwi. What the fuck? 370 monster? Co ten koleś odpieprza? Czy on postradał zmysły? Nie, ja tylko nagrywam wideo dla ludzi, którzy zastanawiają się, jak wygląda monster 370. Dziękuję za uwagę, koleżko. Nie wiem, co mam wam jeszcze pokazać z tym monsterem, naprawdę. Można by pozwiedzać jakieś tereny. Krater meteorytowy. Jakieś takie tereny naprawdę popieprzone ostro. Na przykład tu. Nie? Żeby nie było jakichś strasznie stromych. Ojej. To jest troszeczkę bardziej poharatane niż mi się wydawało, niż to wyglądało z lotu satelity. Okej. Okay. Ale jest jeszcze takie jedno miejsce, gdzie zaraz się udamy. Dobra, wezmę tą monsterową kamerę. Wow! Wow! Dobre to jest, naprawdę. Już nie mogę się doczekać, kiedy będzie można z jakimiś znajomymi w to pograć. O ile będą w ogóle działały, nie wiem, jakiekolwiek zaproszenia. W ogóle jeśli ta gra będzie działała online, bo jeszcze nie jeździłem online. Chociaż widzicie, że znalazło mi tutaj paru graczy. No nie? No ale w becie The Crew, tej podstawki, też wszystko znajdowało, a później już różnie to tam było. Okej,
Okej, okay. Można sobie tutaj skakać, ale jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzieś tutaj, tu jest też sporo takich lasów i tu jest strasznie wszystko pofałdowane, różne, dużo takich górek, nie górek, pagórek, ale też sporo takich lasów i się tu nie przedrzemy za bardzo, ale tu też jest sporo drzew, ciężko będzie monsterem raczej omijać te drzewa. Chodzi mi o taki pofałdowany teren, ale nie tak, żeby nie było takich dużych górek, no nie? O, 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 a może coś tutaj zobaczymy. Myk, myk. Tu są fałdki, ale strasznie takie delikatne. I monster się tutaj nie będzie się dobrze czuł, nie? Bo on tak nie lubi szybko. A tutaj? Są drzewa? To są kamulce, ojej. No tak, z lotu satelity to inaczej wygląda, niż jak się przybliży. Ciężko zgadnąć. Ja wiem, że miałem jakieś takie tereny, gdzie testowałem różne samochody offroadowe. Ale to było już jakiś czas temu. One były pofałdowane. A jeszcze nie jeździliśmy monsterem po wodzie. Wszystkie samochody w wodzie się topią. A tu mamy takie tereny podmokłe. I zobaczymy, co monster zrobi tu. No, tu raczej powinien sobie poradzić, bo tutaj każdy pojazd sobie radzi. Więc to są tereny podmokłe. Tutaj samochody rajdowe, czyli takie hardkorowo offroadowe, radzą sobie też perfekcyjnie, więc tutaj nie ma problemu, ale tu mamy rzekę. No i w rzekę prawdopodobnie się już wtopimy. Chociaż nie wygląda ona na głęboką. Kurde, daleko zajechał skubaniec. Może jest taka płycizna, gdzie można tym monsterem rzeczywiście przejechać. Ale to jest ciekawe. Zobaczcie, każdy inny samochód na tej głębokości już by się dawno zatopił. Być może jest taka płycizna, po której monster mógłby spokojnie sobie przejechać. Ale gdzie to mogłoby być? Na pewno chodzi o jakieś takie miejsce. A tu już wygląda, że jest głęboko. Chociaż nie wiem, no, sprawdźmy. Na pewno od brzegu do brzegu jest bliżej. Ale od razu jest bardzo głęboko. A tam jest taka lekka płycizna. Tutaj coś jest, ale to jest chyba jakaś tama albo... To jest w ogóle tama. I tu jest bardzo głęboko. Więc za tamą powinno być płytko. A ciekawe czy... No a nie, tu jest tylko ta płycizna. Zobaczcie, myk, 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 nie? Więc nie da się monsterem przez rzekę przejechać. O, jaki kurde jacht wielki. No nie dojedziemy do niego. W sumie ma takie wielkie opony i w nich jest tyle powietrza, że on powinien po prostu pływać po tej wodzie. Ale nie da się tu nim przejechać. Tutaj jest jeszcze jakaś rzeczka, nie rzeczka. Zobaczymy, czy z tym sobie poradzi. No raczej nie, bo też widzę, że to jest dosyć głębokie. Ale spróbujmy. Może którąś rzeczkę uda się przejechać monsterem. Lipa. Tu są podmokłe znowu tereny, tu jest kolejna rzeka, ale już taka konkretna. I tu mamy jeszcze coś takiego, ale tutaj chyba też zatopi się. Myk, myk. No tutaj się zatopi, tu widać, że jest głęboko, więc od razu pod wodę. Gdzie tu moglibyśmy jeszcze coś zbadać? Nie wiem, ale ogólnie monster tak sobie radzi. A jestem ciekawy, jak wygląda to miejsce tutaj. Bo tu jest zjazd do Meksyku i zobaczymy, czy tutaj coś zmienili. Nie, chyba jest tak, jak było. Nie da się tu przejechać po prostu. Chyba, że monsterem się da! Czy jest ogólnie sposób, żeby się tutaj zrespawnować? Chyba już to usunęli. Ale wcześniej była taka możliwość na podstawce. Co to w ogóle jest tutaj? To są jakieś kamulce. A zobaczymy, jak na kamieniach jeździ monster. Też jestem ciekawy. Ops, ops, ops. Dobra. A, coś czuję, że słabizna. Że to są kamienie, są skały. Jezu, jakieś takie dziwne. Naprawdę, jak stopnie jakieś dla bogów. A dobra, chodźmy jeszcze w góry, gdzie byliśmy wcześniej. Chodzi mi o te góry tutaj. I zobaczymy, jak ze hardkorowych zboczy będzie zjeżdżał monster. Na przykład tu na samym szczycie. O! Nie tak!
A jeszcze została nam jedna rzecz do zaliczenia. Skocznia narciarska przecież. No nie? Zaraz tam pojedziemy. Dobrze, że mi przypomnieliście tak na marginesie. Wow! Wow! Nieźle, nieźle. Respawną od razu na górze, ale sporo kasy bym dostał za taki stand. Moment, zmienię kamerę, bo... Okej, okay. Dziwne, no każdy inny pojazd już by się dawno tu rozwalił, ale nie Monster. Więc to jest zdecydowany plus tego auta. Tutaj już, ojej, pojedziemy sobie tak. No i zobaczymy właśnie, jak na skoczni narciarskiej sobie poradzi ten pojazd. Mógłbym jeszcze, tu jest jakaś taka fajna góra. O, na przykład tutaj. I zobaczymy, czy da się zeskoczyć z jakiejś naprawdę hardkorowej wysokości. A na przykład tu, bo każdy samochód jak skacze z takiej wysokości naprawdę konkretnie dużej, to się rozwala gdzieś tam na dole, no nie? Zobaczymy, co się stanie z Monsterem, o ile ja w ogóle stąd wyjadę. Tu będzie ciężko, ale tutaj może się uda. I za mną jest może możliwość, aby przejechać. Jak nie tutaj, o nie, to są za wysokie te skały. To jeszcze tu mamy wzgórze. Wzgórze, za mało powiedziane. W ogóle ogromne górzysko. Tu? O. Nic nie widać. Okej. Więc nie wiem, co się dzieje. Okej. Po prostu lećmy. Stanty! Okej. Słabo. Ale jest jeszcze inne miejsce. Dobra, ale to sobie sprawdzimy już później. Jeszcze obadajmy tylko skocznię narciarską. Salt Lake. Jest tutaj. Myk, myk. Jest tu największa skocznia. Nie wiem, czy jest tu to wyzwanie, ta umiejętność. Powinno być. Jest! No to próbujemy. Jak poleci. Jest w cholerę ciężki, ponad 2 tony. Więc wysokość nie powinna być tutaj jakaś wielka. Odległość w sumie. Słabizna. Więc skocznia narciarska wygląda tutaj tak. W wykonaniu pana Monstera 370Z. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Obadaliśmy sobie dzisiaj Monstery w The Crew The Wild Run, a przynajmniej jednego, no bo wszystkich nie sposób jeszcze zobaczyć. I zapraszam na kolejne odcinki z The Crew. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.